Czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska. Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska, a ja dzisiaj mam bardzo wyjątkową gościnę i mam wrażenie, że to nie będzie zwykły wywiad i rozmowa, a po prostu rozmowa z koleżanką przy kawie, bo moją gościnią jest Marta Wieliczko, z którą miałam przyjemność zdobyć Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio, przeżyć 300 dni w przeciągu roku na zgrupowaniu, nieraz z nią mieszkać, czasami częściej niż ze swoim mężem się widzieć, więc mam nadzieję, że podczas tej rozmowy przekażemy trochę tego wioślarskiego świata i naszych wspomnień wszystkim. Dzięki, Marta, że odwiedziłaś mnie w tej innej roli. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Naprawdę dziękuję za gorące powitanie. Przy tej za gorącej kawę. Kawce, za bo kawę. Jest naprawdę pyszna, pyszna kawka, polecam. Tutaj odwiedzić Agnieszkę tylko dla kawy chociażby. Nie, no. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak, jakby, no, trudne pytania wychodzę. Nie, nigdzie nie odpływasz w każdym razie. Ale mam nadzieję, że pokażemy trochę tego naszego sportu, bo on jest mało widoczny, a przy okazji igrzysk jest wtedy bardziej pokazywany. Ale ja wrócę do twojego ostatniego sezonu, ponieważ było tam wiele zmian. Jak wspominałam, my zdobywałyśmy medale na czwórce. Ty pływałaś na jedynce. Zostałaś skazana sama na siebie. Trochę tych koleżanek ci ubyło w pewnym momencie. I powiedz, jaka to w ogóle różnica w stresie? No, we wszystkim. Jak ty to odczułaś na początku, twojej pierwszy start na jedynce na zawodach międzynarodowych? Tu chyba trzeba zacząć od początku, jak wylądowałam na niej. To nie wiem, czy starczy nam anteny. No to pokrótce. Pływałam cały czas z Kasią na obozie. W Portugalii już zaczątki były, że coś tam płynęło nam z Kasią, już ta dwójka, fajnie. Ale częściowo schodziłyśmy również na jedynki. Fajnie było, ale to tylko wiadomo, że było dla zabawy, dla treningu, dla wytrzymałości i poprawienia techniki. No i co wydarzyło się? Niestety to najgorsze, czego nie chciałyśmy. Nam już w Europie już było na tyle źle, że Kasia po starcie powiedziała, że nie da rady wystartować. Potem mnie wygłoszono jeszcze z jedynki i zostałam na następne regaty już skazana na jedynkę, jak powiedziałaś właśnie. Ale skazana musiałam... to... Ja miałam wrażenie, że ty zawsze na jedynce dobrze sobie radziłaś, więc nie cieszyłaś się trochę z tego wyzwania? Dobrze było w Polsce, ale no jak wiadomo, pojechałam no, do tego na pierwszy dojdziemy. Puchar, tak się dowiedziałam, że w sumie to jest źle. Jest ciężko, bo faktycznie zabrakło mi tej współpracy, tej osady, tej rozmowy, nawet przygotowań. Ja tu mówię, dobra, no okej, to sama muszę usiąść, ustalić sobie, kiedy piję cokolwiek, suplementy i kiedy odpoczywam. Mówię, kurczę, no co teraz? No dobra, piszę do dziewczyny? Nie, no bo to w sumie już nie. Grupy na Messengerze nie mam. Nie mam. Mam tylko ewentualnie z trenerem, ale to jakby to no, nie są dziewczyny. Zresztą też była zmiana trenera, więc inny system w ogóle współpracy, pracy. Jak sama dobrze wiesz, jaka zmiana też wpływa, jeżeli zmienia się trener. Nawet zaufanie samo ciężko odbudować. I no, mówię, dobra, mam nadzieję, że chociaż pokonam siebie w tym starcie. I co starty, to udowadniam sobie tak naprawdę, gdzie jestem, co jeszcze trzeba poprawić, co trzeba zrobić. I stresowałam się ogromnie. Największy stres to tak naprawdę miałam na Mistrzostwach Świata. Ale to jest ciekawe, bo ja patrząc na ciebie zawsze przed startem, miałam wrażenie, że ty jesteś tak skoncentrowana na zadaniu, że mnie odstresowało to, że ja myślałam, że ty się nie stresujesz. Z drugiej strony może się stresowałaś, a tego nie pokazywałaś, prawda? Na czwórce było to całkowicie inne odczucie, inny stres, inaczej się rozkłada. Czyli uważasz, że po 25% na każdą? Tak, tak. Z wami musiałam być ta silna też, no bo wiedziałam, że Kasi też to pomaga, wiedząc w pokoju, jak reagujemy razem. Rozmawiałyśmy o startach, o tym, że będzie dobrze, a tutaj sama ze sobą mówię, Marta, będzie dobrze, dobrze, na pewno. A inni nie mówili, wariatka, rozmawia ze sobą. Nie żartuję oczywiście, ale... Ostatni rok też współpracowałam z chłopakami, więc to była całkowicie inna praca też sama ze sobą i z nimi, bo oni mają całkowicie też inne podejście do to tych treningów. To jak się współpracuje z facetami? Oni idą, robią roboty, wychodzą. A my? A my.
tutaj jeszcze się trzeba przebrać, tu ułożyć, tutaj poprawić, to tutaj zdjęcie. To zdjęcie. I to się jakoś tak w czasie rozbijało, że mieliśmy te, na przykład siłownie 3 godziny, albo no. Schodzenie na wodę też. U nas była rozgrzewka dłuższa, przygotowanie do zejścia. Okay. Zejście na wodę, spokojnie, potem rozrysowanie, a oni raz, ciach, ciach, ciach i już i po treningu. Do pokoju. I do pokoju. I musiałam się nauczyć nowego systemu, jak sobie się w nim odnaleźć. I to działało w sumie. To działało. Ale dobrze się trenuje z chłopakami, czy jak uważasz? Jako dziewczynie, okay. Dobrze, bo goniłam mm-hmm. cały czas tych silniejszych. Bo nikt okay. nie był, i nigdy ich nie jesteś w stanie dogonić. Tak, nie jestem w stanie dogonić. Cały czas goniłam. Na przykład na siłowni, jak mieliśmy obwodową siłownię, to chłopak do mnie, dobra, szybciej, szybciej, bo nam zaraz zajmujesz ćwiczenia. Ja mówię, no. Dobra, no to zbierał szybciej. Się w sobie. Ja już robiłam naprawdę wytrzymałość czasami z siły maksymalnej. Okej, okay. Ale też pamiętam, jak mówiłaś właśnie, że na treningach super idzie na tej jedynce. No ja jakbym miała, szczerze ci powiem, wybierać kogoś z polskich, kto ma z kobiet usiąść na jedynkę, bym wskazała ciebie, nawet bez względu na jakieś jedne potknięcie w Polsce czy coś, bo po pierwsze, no uważam, że ty jesteś jedyną osobą, która w obecnym momencie by się do tego nadawała, jak cię znam. Ale to moja subiektywna opinia. Myślę, że doświadczenia brakuje. Takiego ale naprawdę... co spowodowało właśnie, czyli to doświadczenie, że trochę te twoje pływanie na jedynce nie było tak satysfakcjonujące, jakbyś chciała? Za bardzo się skupiłam na tym, żeby to wszystko dokładnie zrobić. Okay. Czego zabrakło? Takiego... Na pewno nie walki, bo miałam mm-hmm. dużą walkę w sobie i chciałam aż może za bardzo. I na mistrzostwa ale świata... nasz przeszły trener mówił, że... mówił tak, żeby nie chcieć za bardzo. No i coś w tym jest. Tak? Coś w tym jest, okay. Tak. Bo ja tak się bardzo skupiłam, żeby dobrze mi poszło, że złapałam raka. Nie widać na kamerze nawet, ale złapałam raka w finale właśnie tym mistrzostw świata. Przepraszam, przedbiegu. Jeszcze już wytłumaczysz, złapać raka to czyli... jest taki slang, tak kolokwialnie błąd, który hamuje łódkę, dokładnie powiedzmy. Tak. Zahamowałam łódkę na starcie, czyli czego nie powinno się wydarzyć nigdy w życiu. No i ja to zrobiłam przez okay. przypadek. I potem już było wszystko, jak domino poleciało. Czyli czasem uważasz, że po prostu podejść powinno się robić, co będzie, to luzem. Będzie? Tak, co będzie, to będzie. Okay. Tu i teraz, co będzie, to będzie, wyczyścić głowę i lecieć. Dobra, a w tym sezonie to co? No właśnie, to co? Ja teraz ciebie pytam. W tym sezonie... Dużo młodych zawodniczek, nowy trener, mm-hmm. dużo zmian, po tym Tokio się naprawdę dużo porobiło w przeciągu tak krótkiego czasu, no bo wiadomo, pandemia, wszystko. Na co się nastawiasz w tym sezonie? Mamy trenera Przemka Koneckiego. Pozdrawiam serdecznie. Mamy młode zawodniczki. Mamy z Lekusek, przyszła do nas Jessica Sobocińska, bardzo doświadczona w sumie zawodniczka. Nie, żebyśmy my były ciężkie, ale... Ale ona to już ma no 20 kilo mniej niż ja, no to jest sporo. Co w sumie nie jest złym, jeżeli ma wytrzymałość i siłę i jest w stanie właśnie walczyć z nami. Jest Barbara Jan-Horek. Ale chcesz z nimi, znaczy chcesz, co robicie, że tak powiem? Mówię ci, kto jest. No. Jest Barbara Jan-Horek właśnie, jest Anna Kliwenko, Dominika Barnowska, Rosalia Linowska, teraz z nami były właśnie dziewczyny w Livigno. I przez Portugalię w sumie w większości pływaliśmy na czwórce. Mhm. Czyli na to się nastawiacie. Nastawiamy się na czwórkę. W naszym właśnie osadzie, albo na dwójce. Jeszcze zobaczymy. Okej, okay, czyli jeszcze nie ma decyzji, po prostu na pewno nie ty nie na jedynce w tym momencie, no, można niestety powiedzieć. Tą szansę już miałam teraz budujemy osadę. A ja chcę jednak jeszcze młodym pokoleniom wspomóc, jeżeli jestem w stanie, bo robię progresy i chcę uczestniczyć w tym, bo to no może właśnie, się jak się fajnego. Współpracuje z młodszymi, bo pracowałeś zazwyczaj ze starszymi, czyli tak. Na przykład ze mną. A jak ty właśnie widzisz z tej drugiej strony, jest, kiedy przyszły nowe dziewczyny? To jest i ogromna tak odpowiedzialność. Ja nie wiem, jak wy to robiłyście, bo naprawdę otoczyłyśmy ja... Otoczyłyśmy was opieką. Ale ja jestem jedna, która musi otoczyć właśnie opieką. Ja jestem bardzo empatyczna. Może no. za bardzo. Może mm-hmm. za bardzo też mamuśkowa, to podchodzę do niektórych rzeczy. No pamiętam jeszcze, jak po starcie trener nazwał cię matką Teresą.
Tak, bo właśnie no, pomagam. Za dużo pomagam czasem. I powinnam chyba zostawić te moje kaczuszki właśnie tak wolno, a ja tak trzymam te kaczuszki tutaj, rób to tam, idź tam. No, ale co, więc... wszystkie, jesteś taką drugą trenerką, czy jak to nie, powiedzieć? Nie, właśnie taką starszą siostrą. Okej. Okay. Starszą siostrą, która już wie co i jak. Ale co, na wodzie, czy na wszystkich treningach jakoś taka na czujesz siłownię, się? Na ergometrze coś podpowiem, że teraz ruszamy mocniej. Okej. Okay. No, więc takich bardziej rzeczach. Czyli bardziej takie, nie wiem, motywujesz czy coś, czy jak to motywuję, wygląda? Motywuję, podpowiadam. Opowiadasz. Opowiadam o startach, o naszych nawet przeżyciach i widzę, że to słuchają dziewczyny i chcą wiedzieć więcej. O, to super. Ale czujesz się dobrze w tej roli, czy jednak łatwiej ci było... No wtedy, kiedy, tak powiem, my byłyśmy tymi starszymi. Wtedy było fajnie. Tak? Czyli wolisz być zaopiekowana, ja niż opiekować się. Obie role są fajne. Naprawdę te... fajne, ale chyba jednak wolę, jak wy mnie otaczałyście opieką. Zawsze okay. czułam, że to wy nade mną jednak czuwacie, a teraz już tylko czuwa trener. No właśnie, a jak współpraca z trenerem? No już no miałaś jednego trenera, Jakuba Urbana, od początku swojej kariery, mhm. aż rok po igrzyskach w Tokio. Później był trener Wojciechowski, tak? Witkowski. Był tym koordynatorem. No Witkowski był gdzieś tam w środku, mhm. w kadrze, ale chodzi mi, że po Tokio był trener Wojciechowski, który trenuje teraz utytułowaną męską osadę, tak. na którą liczymy na igrzyskach. No i teraz jest trener Konecki. Przemek Konecki. No właśnie, jak z tymi trenerami? Jak się teraz widzisz jakąś różnicę we współpracy? Jak to wygląda? Na pewno zrobiłam progresy, bo mają różne mhm. podejścia, różne plany treningowe i na mnie działają. Czyli, że coś zmieniłaś po prostu. Tak. I okay. nie jestem teraz takiej ostoi, że wszystko robię cały czas to samo, mhm. że jest to monotonne, tylko coś się dzieje. Ostatnio Piotr Lisek był u mnie i powiedział, że on właśnie czuł, że wszystko jest monotonne, że nie ma bodźców i poszedł, wiesz, do MMA może. Tak. Nie, ja teraz już mam. Ja mam, okay. ja miałam zmiany i ja się z tym bardzo dobrze czuję, szybko się odnajduję w nowej sytuacji, więc jest to dla mnie jak najbardziej fajne. A wierzysz w ten nowy skład, w tą nową osadę, która jest tak naprawdę budowana, no bo nie można powiedzieć, że już jest wyklarowana z tego, co mówisz. Mm-hmm. Jeżeli widzę nadzieję, to ja w to idę. Mm-hmm. Nie robiłyśmy jakichś przyspieszeń takich stricte do startów, ale już były zaczątki wchodzenia na szybkie tempa i okay. widzę, że jest z tego, coś tam można ulepić. A dziewczyny? No chyba też tak myślą, okay. to trzeba było zapytać ich. A nie wiem, mówiły ci coś opowiadały, że na przykład na początku się stresowały, że pływają, nie wiem, z medalistką olimpijską i tak dalej, czy raczej od razu po kumpelsku? Tylko mi mówiły, że jak ktoś pyta, to wtedy mówią. To okay. ja pływam z tą Bartą, z medalem. A, okej. Okay. Czyli... Więc są tak naprawdę bezpiecznie do mnie podchodzą. Ale i też koleżeńsko, jakoś nie ma barier, wydaje mi się. To super. No właśnie, mówimy o tym sezonie, ale w tym sezonie też brałaś udział w fantastycznym wydarzeniu, w którym też miałam przyjemność brać udział. Na jedynce, w regatach w Henley. Są to, myślę, że najstarsze, historyczne już regaty królewskie w Wielkiej Brytanii. Multum ludzi, multum kibiców. Byłaś w finale. Co prawda w finale musiałaś uznać wyższość koleżanki z Azerbejdżanu. Dobrze pamiętam? Z Diana Dymczenko z tak. Azerbejdżanu. No ale chyba w tych regatach akurat nie chodzi o zwycięstwo, mam wrażenie. Jak ja usłyszałam swoje nazwisko, że tłumy krzyczą, nie? Mhm. To ja się czułam jak w śnie, naprawdę. To przeszło moje wszystkie wyobrażenia. I niemal, że w finale zaspałaś. Nie zaspałam, ja nie miałam już siły. Okay. Ona była na tyle silna i nie wiem, już naprawdę z całych sił swoich, już naprawdę jak na naszych niektórych wyścigach, już dawałam z siebie wszystko. Ja się bałam, że puszczę wiosła, bo to nie była też moja łódka, nie były moje wiosła. Wszystko zapewnił organizator. I ja tak naprawdę tam uczyłam się tej jedynki, tej łódki. Ale tam chyba tak jest, że raczej ludzie przyjeżdżają tak. trochę
dostałam ten sprzęt i tak naprawdę liczy się coś innego. Ja na przykład zaś cię zapytam o twoje wspomnienia, ale pamiętam, jak usłyszałam coś takiego od czterokrotnego mistrza olimpijskiego, jak się pytał, jak tam, ja byłam zła i mówię, no super impreza, ale przegrałyśmy w półfinale, więc słabo. A on powiedział, że lepiej przegrać w półfinale niż, oczywiście to nie jest do ciebie, ale pokazuje, jak mistrz olimpijski takie coś mówi. Lepiej przegrać w półfinale niż w finale, bo można mieć dobrą imprezę. I mam wrażenie, że tam trochę się jedzie po atmosferę i po taki bodziec. Jak z twojej perspektywy? Po każdym wyścigu ja się przebierałam w sukienkę i ja szłam na bankiet. Więc ja zaliczyłam wszystko. Czyli nie byłaś świeża na finał? Znaczy nie, wieczorny nie. Ja odpuszczałam wieczorny, ja tylko ten dzień. Okay. Czyli obserwowałam inne starty, napawałam się tą całą atmosferą. I naprawdę nawet po wyścigu. A jakie jest twoje takie wspomnienie z tymi regatami, bo jeszcze tu nakreślę, że tam są specjalny outfit, dress code, panie chodzą w kapeluszach, nie ma toru wyszorskiego. Trener musi być w garniturze, jak chce wejść. Pamiętam, jakie to dla mnie było wyjątkowe, jak mój mąż, który był trenerem, musiał być w garniturze, a nie w dresie, więc to też chyba fajne widzieć trenera w takim Ja się czułam jak w bajce, jakbyś się cofnęła wstecz w czasie i nagle jesteś razem z nimi. Nie, naprawdę, cały ten Hell Nej regaty to sen, prawdziwy sen. Ja naprawdę polecam każdemu wieszarzowi tam wystartować, bo to jest takie przeżycie, którego się nie zapomina, a ja miałam zaszczyt startować tam dwa razy. Najpierw z Krystyną Lemańczyk, teraz na czwórce młodzieżowej i teraz na jedynce. Katarzyną Zilman. I też byłyśmy drugie. A powiedz, no właśnie, jak byś to rozgraniczyła? Który ten czas w Hell Nej był dla ciebie jakiś bardziej wyjątkowy? Wtedy wszystko poznawałam. No. To było dla mnie coś nowego. Nie wiedziałam nic tak naprawdę. Jeszcze ja siedziałam wtedy na twojej dziurze czwartej. Dziura to jest miejsce w łódce. Miejsce w łódce. Nikt nie myślał, że siedzimy na dziurach. Jak. Tak, na miejscu w osadzie na czwartej dziurze. No. No. I slang właśnie, to slang. Tak, slang, no, nie ma innego określenia. Innego. No i... I jak, który start na jedynce czy na czwórce lepiej wspominasz z tych regat? Chyba jednak na jedynce, bo tak to w czwórce to się jednak słyszy Polska. No. A tu słyszałam i Polska i Wieliczko. To jest takie podwójne, podbili mi trochę ego, nie powiem, że nie. No i bardzo... Wtedy właśnie zaufałam sobie i zrobiłam się pewna siebie, bo to nie były tam jedne wyścigi, tylko przeżyłam cztery wyścigi. I cały czas ten doping ludzi, to był tak przepiękna rzecz i normalnie w startach tego się nie słyszy. Gdy jedziesz do Poznania, na Maltę, na Mistrzostwach Polski, słyszysz ewentualnie ostatnie 200 metrów, że ktoś, jakiś przyjaciel ci tam krzyczy. Gdzieś na Pucharach Świata też koleżanki z osady albo trener właśnie też krzyczy przez albo cały tor, że mam poprawić coś w swoim ruchu wioślarskim, albo właśnie dołożyć. No i tutaj naprawdę są kibice, tak jak na stadionach. Rzadko spotykane. To jest dla nas nowa sytuacja, bo niestety w Tokio myślałam, że też usłyszę kibiców, ale no niestety, no pandemia. Więc nie miałam szczęścia do tego to prawda, poczucia. I to tam prawda. W Hell Nej kibice robią robotę. No to właśnie. Dla nich się płynie. Kibice to jest piękno sportu. Wrócimy jeszcze do tych wspomnień z Tokio, które tutaj wywołałaś, ale to już po krótkiej przerwie. Agnieszka Kobus-Zawojska, druga część audycji Czas na Igrzyska. Moją gościnią jest Marta Wieliczko, która na szczęście nie odpłynęła, nie dałam jej. I jest razem z nami i zaraz pospominamy. Wciąż tu jestem. Wciąż płyniesz tyłem do przodu jak w wioślarstwie, ale płyniesz. Zawsze widzę plecy przeciwnika. Bardzo dobrze, bo to jest jedyny sport, że jak widzi się plecy przeciwnika, to znaczy, że jesteśmy z przodu. Słuchaj, rozmawiałyśmy o regatach w Hell Nej, które są wyjątkowe, historyczne, królewskie i naprawdę to jest takie, myślę, marzenie każdego wioślarza, a jak nie jest, to powinno być. Jakie ty masz jeszcze takie marzenia sportowe, wioślarskie? Igrzyska. Jeszcze jedna chcę zobaczyć. Okay, chcę poczuć ten klimat, chcę być z innymi sportowcami w wiosce olimpijskiej. Chcę doświadczyć wyścigu. Wyścigu takiego z najlepszymi na świecie i wiedzieć, że nie ma już nikogo lepszego, są tylko oni. Czyli jeszcze w tym marzeniu są kolejne igrzyska po prostu. Tak. Żadnych tam innych...
inne rzeczy już przeżyłam z wami, wszystkie igrzyska też, ale igrzyska są na tyle specyficzne, że chcę się jeszcze raz przeżyć, szczególnie, że w pandemii wszystko nas ominęło, mam wrażenie, że jednak to powinno się wszystko inaczej odbywać. Teraz ludzie byli zamknięci, a tu czekam na coś więcej, więc tak, liczę na jeszcze raz, jeszcze powtórkę. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Czyli nie dwa razy, a raz. To miało być kolejne pytanie, bo wiesz... Los Angeles? Są kolejne igrzyska, no. Paryż to tak, ale Los Angeles to jest bardzo daleki, odległy tak czas, więc zaraz odległy, kończę, ale ja ci tylko 30. powiem, że koleżanka z Irlandii w naszym sporcie, mając 38 lat, wróciła do tego sportu i zdobyła złoty medal mistrzostw świata i to był jej pierwszy medal rangi mistrzowskiej, albo 36, może ten, no ale to i tak. Ale da się, więc ja bym tu nie kładła limitów. No, na pewno się da. Olaf tu w te 42 lata i zdobywamy dalej na igrzyskach. Zapytaj mnie za rok. czyli na razie bierzesz pod uwagę Paryż, nic dalej. Na razie Paryż i tam to znak zapytania. I zobaczymy, jak to będzie. No dobrze. Chciałabym wrócić też do początków twoich, bo możesz się chyba pochwalić, że to jest tradycja rodzinna u ciebie. Minimalna tradycja rodzinna. Jeżeli moje dzieci będą jeszcze wiosłować, to już będzie tradycyjna całkowicie. Nie, no myślę, że już jest tradycyjne. No, ja to powiem, żeby wybrzmiało, no mama Marty Wieliczko, którą serdecznie pozdrawiam, jest też medalistką olimpijską, wicemistrzynią olimpijską. No i moje pytanie jest takie, czy ty miałaś jakikolwiek wybór? Ja miałam. Tak? Oczywiście, że miałam. Moi rodzice są oboje po wioślarstwie i nie chcieli. Na początku, żebym trenowała. To tego nie słyszałam, przyznam ci się szczerze. Tak. Dlaczego? To może wróćmy do samego początku. Tak, wróćmy 30 lat wstecz. Wystarczy 20 kilka. Mamy zapraszone co roku na pikniki olimpijskie. No i jeżeli to są pikniki rodzinne, to mama zabierała całą rodzinę. Czyli mojego tatę, mnie, moje siostry. I oczywiście były wyścigi na ergometrze. Jak to? No, dzieci, wioślarki nie mogą usiąść i wygrać wyścigu? No mogą. Znaczy, byłam druga. Bo pierwsza była córka mamy partnerki. O, to ciekawe. Czesławy Kościańskiej, Asia. Więc ona wygrała, ja byłam druga. Ale ja tak naprawdę nie znałam nic z sportu, a nie miałam styczności. Byłam jednak malutka, ale bawiłam się świetnie. Coś tam dostałam, gadżecik. Wbrew pozorom, ergometry naprawdę wśród dzieci zyskują na popularności. Tak, tak, ale wtedy to jeszcze były początki. Wtedy tylko ty się bawiłaś świetnie. Tylko ja się świetnie bawiłam, tak. Był doping rodziców oczywiście i tak dalej. No to było fajne. No i potem w szóstej klasie podstawówki uczył mnie Tomasz... Maszewski. Tomasz Maszewski, były wioślarz. Zgłosił się właśnie u nas w szkole podstawowej jako nauczyciel i przywiózł ze sobą ergometr. I wtedy mówię, oj, ten sprzęt już znam. Tą maszynę już kiedyś właśnie zapoznałam i już się świetnie na niej bawiłam. I ja się właśnie tam ścigałam z moimi w sumie kolegami i koleżankami z klasy i okazywało się, że jestem tak silna jak chłopacy. I od razu zapytał mnie właśnie pan Tomek, czy bym chciała może trenować w Grudziądzu. A ja, że muszę rodziców zapytać, że nie wiem, że jestem młoda i tak że dalej. Że oni nie chcą, bo... I wtedy właśnie wyszło, że oni nie chcą, żebym szła. Tak. No i temat ucichł. Chodziłam na siatkówkę, chodziłam na inne sporty, chodziłam z tatą na siłownię. Jako dziecko to w sumie nie powinnam, ale chodziłam na orbitrek, rowerek, coś tam się bawiłam. Czyli wszystko. Czyli wszystko. Wszystko jak dziecko fajnie rozwijałam. No i gdy byłam w trzeciej gimnazjum, to mama znowu pojechała na jakiś właśnie kongres, konferencję gdzieś tam się spotkać ze starszymi kolegami i pochwaliła się, że ma taką córkę. W sumie jeszcze wysoką, miałam 1,81 i że w sumie mogłaby się zainteresować sportem. Ja o tym nie wiedziałam na początku i dostałam propozycję z Lotto Bydgoszczy, czy bym nie chciała tam właśnie chodzić do klubu. I na to usłyszał prezes Wichrowski, że mama szuka z Grudziądza. Klubu. Z Grudziądza. I tak oto trafiłam na trening 2 lutego 2010 roku. O, jak pamiętasz. Tak. Na swój pierwszy trening na ergometr.
No i zostałam. Pojechałam od razu na... I co rodzice na to, skoro tak nie chcieli, wynikało to z tego, że nie wiem, że mama wiedziała, jak ciężki to jest sport, że nie wiem, miała jakieś takie wspomnienia swoje, że chciała, żebyś ty miała jakieś... Że będę miała kontuzję, że nie spodoba mi się, że jednak nie przeżyję tego, co oni... Okej. Okay. Bali się o mnie po prostu. Mhm. No i ty wracasz z tego treningu i co, mówisz, dobra mama, ja zostaję? Tak. I mama co tak. na to? Ja to czuję, zostaję. I trener powiedział, że jadę na obóz i jadę. Więc od razu pojechałam na obóz i zimowy. I wtedy już trochę zmienili swoje nastawienie do tego? Już wtedy tata mnie sam woził. O. No. Już miałam potem ergometr w domu. Robiłam treningi z tatą. Pokazywał mi już od razu ruch wieszczarski. A czy była to jakaś taka dla ciebie trochę dodatkowa presja, jak już później ciebie w to trochę wepchnęli, że tak powiem, i wspierali? Nie wiem, kłóciłaś się z nimi czasem po starcie, czy... Kłócić się nie kłóciłam, ale zawsze czułam, że muszę coś więcej zrobić, że cały czas jednak brakuje czegoś. Oni, że doszli bardziej, bo oni cały czas mówili, że oni mają te purpurczyki, że tutaj to zdobyli, tam to zdobyli i w dwóch osadach jednego dnia. I ja tak, jak jednego dnia dwa wyścigi w ogóle, nie? No. A teraz... Jestem na tym samym poziomie, więc już teraz ze mną rozmawiają. A który medal ci się bardziej podoba? Ten mamy czy twój? Tak wizualnie, bo jak wygląda? No bo ten z jednej strony taki historyczny, mniejszy, bo wtedy były mniejsze, prawda? Mniejsze. Ale mama ma takie fajne opakowanie. Zawsze mi się ono podobało. Tak samo się otwierało. No i mama zawsze je trzymała w szufladzie. Nigdy nie było nigdzie eksponowane w domu. W sensie medal. Medal. Mhm. Zawsze był właśnie w szufladzie schowany i wtedy pamiętam, jak ktokolwiek przyjeżdżał, to pytał, czy mama pokaże medal. A ja wtedy sobie nie zdawałam sprawy. Tylko sama sięgałam też, o, to jest mamy medal, nie? Okej. Okay. No. I potem dopiero wybrzmiało bardziej po już trenowaniu tam z dwa latka. Że zrozumiałeś, że to coś to wyjątkowego. Jednak jest jednak coś specjalnego, jeżeli ludzie tak chcą oglądać go. A teraz wasze medale gdzie leżą? Obok siebie? Nie. Mój jest w mieszkaniu właśnie w obrazku. A, w obrazku. W gablotce takiej, no, a mojej mamy nadal w szufladzie. A tak po latach... Który medal jest w lepszej kondycji, bo mój jest trochę w opłakanej kondycji, jak pokazuje. Jest, ma tyle rys. Mamy jest lepszej. Naprawdę? Mojej mamy jest lepszej. A tak ile nie? lat ma twojej mamy medal? 40. No. A 1980. Cztery. Nie, trzy. Bo była pandemia. Na trzy. Czyli poszedł do gablotki, żeby trochę tak, się zachował. Niech tam się uspokoi trochę, bo dużo było pokazywania, ale to jest i tak bardziej dla nas wspomnienie lepsze niż materialna rzecz. Słuchaj, a jak myślisz Igrzyska Olimpijskie w Tokio, to co masz pierwszy, jaki obrazek masz taki pierwszy w swojej pamięci? Za chwilę będzie złoto, twoje słowa. Ja naprawdę, jak myślę Tokio... Ale ja tego nie wypowiedziałam. Nie, wiem, ale ja nie. W mojej głowie już to powiedziałaś, jak krzyczałaś na finiszu. To już wiem, czemu ta łódka tak szła, dlatego, bo ty czytałaś moje słowa, mimo że nie były wypowiedziane. Ja tylko powiem, mamy brąz, jak Agnieszka krzyczała ostatnie metry, 300 metrów, potem mamy srebro. Ja w głowie już zaraz powiem, że mamy złoto. Ale jeszcze na 1000 powiedziałam, że jesteśmy czwarte. Tak, że jest niezbyt optymistycznie. Czy coś takiego było, żeby... Było. I dało mi to siłę, że o nie, czwarte to my nie będziemy. Okej, czyli, że tak powiem, pierwsze wspomnienie twoje jest takie, że czekałaś na to, jak powiem, mamy złoto. Tak. Bądź mamy je. To też było... Było takie hasło, myślę. Mi to pomagało, jak sobie pomyślałam, było że... Było pięknie, naprawdę. Mm. A takie pozałódkowe, że tak powiem? Pozałódkowe... Nie wiem, kogoś spotkałaś poza... W autobusie zadzwoniłam do mamy. Dopiero po wywiadach dopiero zadzwoniłam. I w autobusie właśnie, mamo, mamy medal. Ona, no wiem, ja tutaj jeżdżę, wywiady daję, ja wszystko wiem. Tak to spokojnie sobie do mnie mówili już, bo to było kilka godzin po. Ale jak już przyjechałam do domu, to odżyło na nowo. Już krzyczeli znowu do siebie. Mówią, prawie straż wzywali, bo sąsiedzi nie wiedzieli, co się dzieje. No naprawdę, więc tam musiał się ostro dziać w domu. Ale, bo to były twoje pierwsze igrzyska, prawda? Tak, tak. Znaczy, ja to wiem. Tak, były pierwsze. Czy sobie wyobrażałaś to jakoś inaczej?
Ja starałam się podejść do tego tematu całkowicie na nowo. Mhm. I żeby mnie nic nie zaskakiwało na tyle, żeby przestraszyło. I żeby to jakoś poznać. Okay. Ale bezpiecznie. Na pewno fajne dla mnie też wspomnienie z wioski olimpijskiej. Jak się obudziłam o tej tam 5 rano. No. I jeszcze wioska spała. To kiedy ty się obudziłaś o 5 rano? Mam nadzieję, że nie przed startem. Niestety 2 dni przed startem. Ale byłam na tyle wypoczęta, nie chciałam się spać, że poszłam na spacer. Ojejku, jakich ja rzeczy się dowiaduję, że ty 2 dni przed startem na igrzyskach o 5 rano poszłaś na spacer. Poszłam a mówi spacer. Się oszczędzaj nogi. Oszczędzałam, wolno nie, szłam. Nie, wiadomo, każdy ma swoje sposoby, czasem lepiej. I zobaczyłam puste ulice wioski. Okay. Jak to przecież nigdy nie zdarzało. Tak, zawsze było. A to było pusto. Mam zdjęcia, wszystko jest po prostu martwe wręcz. Okay. I tylko ja chodziłam przez tą wioskę. I to jest naprawdę... Nie powiedziałaś, bo się bałaś, że dostaniesz ochrzan za nabijanie nóg. Za spacery nocne. Byś mi nie uwierzyła, że sama chodziłam. No to prawda, jest taka szansa, żebym ci nie uwierzyła. No. A powiedz mi, przed startem, jakie miałaś uczucie przed startem? Na przykład byłaś przekonana, że nam dobrze pójdzie, czy jak to wspominasz? Mnie ludzie irytowali. Tak? Bo pisali mi właśnie, że jeszcze nie mamy medalu jako Polska. Tak? Pisali? I musicie to być wy. I wiecie, jak nie ma żadnych wiadomości. Blokuje. Przed Mistrzostwami Świata nikt tak nie pisze. Przed Pucharem Świata nikt tak nie pisze. I tu nagle ludziom się przypomina, że my jesteśmy na zawodach i my zdobywałyśmy medale, to teraz też musimy. Słuchaj. I to była taka presja. Tak. Tak irytująca i musiałam wyłączyć telefon. Był ostatnio tutaj kolarz torowy, Mateusz Rudyk, i powiedział, że na przykład on był nadzieją, nadal jest na kolejne igrzyska, ale w Tokio też był nadzieją i powiedział, że on jak codziennie chodził na tor i widział te kółka olimpijskie, to on był na koniec tak przerażony, bo codziennie na to patrzył, że mówi, to już teraz, tak. To po to ja pracowałem, żeby teraz tu być. I powiedział, że go to trochę sparaliżowało wręcz, takie właśnie pompowanie. Czekasz na coś cały czas i jak już jest coraz bliżej i wszystko dookoła ci mówi, że to już jest ten dzień, to faktycznie można się tym zachłysnąć aż, nie? No to aż teraz jak czuję taką gulkę, że nie chcę, żeby to się jeszcze zbliżało. A poza tym wioślarskim aspektem, na przykład taka fajna sytuacja, mi się na przykład podobała ta historia, Tomek Majewski powiedział, że spotkał Messiego na igrzyskach, że nagle był taki tłum, mówi kto to i patrzy, a tam był po prostu Messi. Czy nie, ty, nie wiem, wspominasz kogoś, kogo spotkałaś, czy byłaś na jakimś... Tu uprzedzam słuchaczy, my nie zawsze jesteśmy razem, że tak powiem. To, że śpimy w pokoju razem, to nie znaczy, że każdą wolną chwilę, prawda? Więc nie wiem, czy masz coś w swojej pamięci taką... takiego, że nie wiem, było dużo, było dużo gwiazd, było dużo NBA i pamiętam, jak piąteczki sobie przybijaliśmy, a oni mają po tam 2,40 i dla ciebie to nie problem. I taką wysoką piątkę nie mogą dosięgnąć. I dla mnie to był szok. I to właśnie tylko tak, że właśnie z nimi się tak spotkałem, to było A ty oglądałaś jakieś inne wyścigi jeszcze? Jeszcze byłam na pływaniu, więc tam dopingowałam. Byłam na tenisie. Na tym, jak Debel Iggy z... To byłyśmy chyba razem. Byłyśmy razem. Więc coś tam się udało zobaczyć. Na siatkówkę my już nie wpuścili. Byłam przed wejściem. Ale siatkarze byli nam ale przywitaniu. Tak. I właśnie jechałam fajne. Też z dwoma z nich w windzie. A nie, więc... no to powiem ci, że... A z którymi? Z Bartoszem Kurkiem i drugi mi wypadł z pamięci, ale wiem, że było dwóch. Ale dobrze, jak wspominasz Bartosza Kurka, to już coś powiedz. A jak pochodzisz z Grudziądza? Ja potem tak naprawdę urodziłam się w Gdańsku. Okay. Potem się przeprowadziliśmy. Ale pierwszy twój punkt po wylądowaniu na lotnisku tutaj w Warszawie był jednak Grudziądz, prawda? Tak. No właśnie, powiedz, jak te twoje, jak w ogóle zmieniło się trochę twoje życie po tym medalu, czy nie wiem, był huk na chwilę, jak to wyglądało w takiej troszkę, w trochę mniejszym mieście, że tak powiem? Na Marinie mnie bardzo fajnie przywitali w ogóle, były balony ułożone w kółka olimpijskie. Był duży tort, było powitanie przez całą społeczność mieszkańców, więc
było pełno ludzi. Mm-hmm. Wszyscy mnie znali. Wszyscy oczekiwali ode mnie, że poopowiadam rzeczy. Ja nie wiedziałam, od czego nawet zacząć. I nawet teraz głupio tak wspominam, że zaczęłam od tego, że wiecie co? Spaliśmy na łóżkach kartonowych. O, to nie tylko ty to wspominasz, powiem ci szczerze, bo... Bo wystarczyło, że usiadłaś i od razu mi pękło. Ale to akurat pierwsza ty mówisz. Ja to jestem, wiesz co, zaczynam się martwić, bo byli tu Paweł Korzeniowski, właśnie chyba też Mateusz Rudyk mówił o tych łóżkach kartonowych i nikomu nie pękło. A nam pękło, bo dwie siedziałyśmy tak, cyk, ale to nic. Czyli tak, nie było hiperwygodne później. Nie było i te poduszki strepionowe takie z bąbelkami, to nieźle wspominam. To ty chyba miałaś jakieś inne, bo jeszcze nikt na to nie narzekał, ale jak wam pękło to łóżko, to rzeczywiście tego też nie wiedziałam. Chyba źle użytkowałam. Może nie będę wnikać jak, ale... Zespół niespokojnych nóg. Ale to chyba fajne było, jak że tak powiem, kibice się pytają o jakieś wspomnienia z igrzysk, a ty myślisz o kartonowych łóżkach, no bo to jest taka informacja zakulisowa trochę, taka nie? Taka życiowa, taka no właśnie. Od wewnątrz. Nie, i że stałyśmy w kolejce. Wyścig fałszesi, tyle minut, tak. Kogo to interesuje? Stałyśmy w kolejce do pralni na przykład i tam poznałyśmy trenera od tenisa i fizjoterapeuty. To są takie Czyli masz newsy. Więcej tych wspomnień. No są, ale po kolei muszę sobie przypominać, bo ja też zapominam. A co na przykład, jeżeli tak weźmiesz ten nasz pięcioletni już cykl przygotowań do igrzysk, to jaki trening ci taki najbardziej wspólny w pamięci? Szczerze? No? Narty biegowe 42 kilometry. Dlaczego? To był ten moment, kiedy był taki duży kryzys. Śnieg i nie byłaś w stanie tego tak, przejechać. Tak, to był kryzys, naprawdę. Ja nie jestem aż taka szybka na nartach. Wtedy jeszcze się uczyłam i tak dalej. Jakby teraz wtedy też był duży śnieg, to zależy duży od śniegu. Duży śnieg, kiepskie warunki, tak. A tutaj na treningu 42 kilometry. Już w połowie wiedziałam, że źle. I że nie zdążę zrobić 4 godziny. Nie, to był koszmar. Czyli mimo wszystko wspominasz takie jedno z gorszych doświadczeń, a teraz się z perspektywy czasu z niego śmiejesz trochę. No śmieję się, bo to ostatnie 3 tygodnie, jak się spędziło też na nartach biegowych, to co trening, to wspominałam. Lubisz narty biegowe po tamtym doświadczeniu? Akceptuję je. Akceptuję. I teraz przez ostatnie 3 tygodnie prawie 300 kilometrów nabiegałam. Mhm. I? Szczerze przyznam, że chyba jest progres. Jest coraz, jest jestem coraz szybsza. Jest jakiś love-hate relationship. Jest. Coś może być w tym temacie na plus. Ja na przykład wspominam nasz trening na rowerach, podjazd pod Gliczarów Górny, który wymyśliłam sama. Bo piękne zdjęcia tam będą, piękne widoki, już bo muszę dojechać. Przyjrzałam Instagram i chciałam ładne zdjęcie i myślałam, że jest łatwa trasa. No i pamiętam, jak troszkę wyklinałaś ten mój pomysł w pewnym momencie. Ja powiedziałam, Marta, jedziemy na Holenderki. Bo my tam już prawie nie jechałyśmy. Nie, szybciej byśmy szły. Rowery dęba stanęły, nie ukrywam. Bałam się, że jak się zatrzymam, to już nie podjadę. To mogło tak się wydarzyć. Tam przecież kolarze mają problem, lekko. Żeby podjechać, a my się wyrwałyśmy młodsze, cyk. Ale ja lecimy. Tylko powiem, że jakie to jest zaufanie do osady, jeżeli jedna mówi, jedziemy... I no, wszystkie jadą i nie sprawdzają, że ale ty... powiedziało się A, to i trzeba B. Dobra, Agnieszka powiedziała, że tam ładny widok, jedziemy. No i tylko dobra, to co? Holenderki nas gonią, szybko, jedziemy. No i to nam pomogło wjechać. No to prawda, ja pamiętam właśnie ten trening z tych naszych przygotowań. Jakoś nart biegowych dobrze nie wspominam, ale źle też nie, ale pamiętam właśnie, że to miało być lekki trening, a wyszło z tego... A na wodzie? Siła maksymalna, dwójkami. Marta, teraz mocniej, musi być mocniej, musi być szybciej. Cały czas dla Agnieszki cyfry to po prostu musiały być coraz szybsze. Ale coraz ja niższe. Lubiłam podpuszczać swoją koleżankę Martę. A ja cały czas dawałam bo która zawsze jak się ją podpuszcza, robiła wszystko, żeby było jak najlepiej, ale... No, to były czasy, ale powiedz jeszcze o tych takich zmianach. Czy w ogóle widziałaś po igrzyskach, że to jest, że inaczej ludzie to odbierają niż na przykład Mistrzostwa Świata? Bo czy oddałabyś wszystkie medale na przykład Mistrzostw Świata za ten jeden igrzysk? Jak to wygląda? Ten krążek coś znaczy. Okay. Już, a tamte nie? Tamte mam wrażenie, że nie, że zapomniane, naprawdę. Okay. Tamte to okej, fajnie. Byłaś mocna, ale tu pokazałaś klasę. Tutaj jesteś
najlepszy na świecie. Tak, wicemistrzostwa. Nie ma nikogo. No, są Chinki w czwórce lepsze od nas, ale tak, to my jesteśmy najlepsze. To doświadcza o tym, jaką pracę pokonałyśmy, ile to lat, ile wyrzeczeń, ile wszystkiego składowych na ten medal się zrobiło. I to ludzie doceniają. A co uważasz, że w wioślarstwie jest najtrudniejsze? A co najfajniejsze? Najfajniejsza jest rywalizacja. Ale to wszędzie mamy, w bieganiu, wszędzie jest rywalizacja. Bezkontaktowa, chociaż czujesz, że one są. Ten duch taki walki, wiesz, że inne też pokonały tą drogę i są koło ciebie. Czyli dla ciebie najfajniejsza ta rywalizacja tak, w torze? Tak, tak. A najtrudniejsze? Najtrudniejsze niestety spędzanie czasu na obozach. Dla mnie, trzy tygodnie to jest dla mnie dużo. Dużo i że się jeżdżę tylko na 5 dni do domu. Ale jeszcze powiedzmy, że w przeciągu roku jest to około 300 dni, prawda? Tak. Jest to za mało czasu, które w domu się samemu pracuje. Bo ja lubię pracować sama w domu, w spokoju. Idziesz, robisz, potem zrobisz sobie coś na obiad, a nie to, że ci pod nos podłożą coś ale i już jesz. Ja pamiętam, jak na zgrupowania Thermomixa woziłaś, żeby sama sobie gotować. To był wyjątek. Musiałam to zrobić, wiesz, sama, bo miałyśmy już takie przykre doświadczenia ze stołówką, że musiałyśmy dokarmiać się same, no ale to były pyszne śniadania. To prawda, pamiętam raz byłam zaproszona na owsiankę od ciebie i to... I szumie nie trzeba było wstawać, wyjść do stołówki, wrócić, tylko w piżamce, cyk, cyk. Było coś oceneczkę. Innego, to na pewno. No właśnie, po tych igrzyskach w Tokio, wiele się zmieniło. Myślę, że nie tylko w wioślarstwie, ale ogólnie w polskim sporcie. Zmienił się dyrektor, zmienił się prezes. Co prawda prezes to utytułowana wioślarska postać, bo mistrz olimpijski z Pekinu. Jak ty to widzisz na zasadzie, że jak ci się współpracuje? No bo byłaś przez całą karierę przyzwyczajona do innej sytuacji, a tu nagle na 3 lata trochę się pozmieniało. Jak ty to oceniasz z takiej swojej perspektywy? Młodszy zarząd bardziej ufa. Okay. Może jest otwarty na lepsze inne pomysły. Jest otwarty na nowości. I można się chyba łatwiej dogadać. Okej, okay. Czyli tak relacyjnie bardziej. Relacyjnie, tak. Z zawodnikami, przepraszam. Ale reszta jest bez zmian. Na przykład powroty z obozów są długie, tak jak dzisiaj. Na przykład, może nie widać, ale jestem od północy w podróży. Bo my mieliśmy taki super lot i z Livinio dotarcie tutaj. Byłam o 12.25, to długo. Ale z Livinio czasem jest ciężko wyjechać, 12,5 tak godziny i zaliczyłam autobus, samolot i jeszcze mogłaś, taksówki. Mogłaś, Marta, zawsze jechać na nartach swoich. Tylko by było gorzej by było niż ten maraton. Jeszcze chciałam cię zapytać, bo po igrzyskach w Paryżu będzie zmiana i na igrzyska w Los Angeles, które będą w 2028 roku. Przede wszystkim wioślarze będą się ścigać na krótszym torze o 500 metrów, co jest w tej sytuacji dla nas bardzo dużo, bo to jest 25% krótszy wyścig, prawda? Ścigamy się na 2 kilometry. Co ty uważasz? Czy to jest jakaś szansa dla innych? Czy uważasz, że to złe, dobre? Jak ty to widzisz? Myślę, że to może być bardziej widowiskowe mimo wszystko. Że ten krótszy dystans może sprawić to, że ludzie będą chcieli jednak, nie będą czekali na ostatnią 500, znaczy może i będą, ale po 1000, więc to się wydarzy dużo szybciej. Więc widzisz start, potem szybkie przejście na torową i już finisz, więc nie ma czasu na zastanawianie się. Okay. Ja chyba wolę taki system niż teraz 2 kilometry, czyli start, torowa, walka z kwasem i bólem i dopiero finisz. Więc ja wolę te krótsze. Krótszy jest fajny. Myślisz, że to może się zmienić pod względem zawodników, że inni zawodnicy zyskają szansę, a za to ci, co są teraz na przykład mocni, ją trochę stracą? Myślę, że ci, co są wytrzymalsi, a nie silniejsi, mogą mieć ciężej. I muszą w systemie treningowym zmienić coś, żeby było odwrotnie. Dobra. Czyli dostosować plan treningowy mimo wszystko. Że to gdzieś siedzi, ale muszą się dopasować. Okej, czyli myślisz, że totalnie nowej zmiany tutaj w reprezentacjach nie będzie, ale będzie trzeba zmienić jedynie ten styl treningu, że to jest system treningu, przepraszam. No dobra, no to jeszcze nowa konkurencja u nas, Beach Sprint, będzie w wioślarstwie na igrzyskach w Los Angeles. Jest to inne łódki, inny dystans, pływanie po morzu, bieganie po plaży. Jak ty to widzisz, jeżeli chodzi o takie
no taki obraz igrzysz, bo wiele osób mówi, że to są jaja. Inni mówią, że fajnie, bo coś się zmienia, że cały sport się zmienia i trzeba gonić z tym duchem czasu. Z drugiej strony, no tradycje są nieco inne, jak patrzymy na regaty w Henley. Jak ty do tego podchodzisz? Taka no, twoja opinia wewnętrzna. Jeszcze takiej styczności jako ja nie miałam z wiosiarstwem morskim. Jest to na pewno ciekawe, bo to jest całkowicie coś innego. Ale nie ma jeszcze takich, myślę, zasad stricte równych dla wszystkich. Racja, regulamin jakiś jest, ale wody są różne. Słyszałem, że różne prądy, więc znajomość też akwenów wodnych też pomaga dużo, więc tutaj też wchodzą ale różne nierówności. Ale na to nie mamy poniekąd wpływu. Niby nie mamy, ale... Z drugiej strony to jest taka nauka jak w klasycznym. Każdy musi siąść i się nauczyć. No właśnie, w sumie racja. No nie wiem. Nie, z drugiej strony ja bym na to spojrzała tak, że te kraje, które w klasycznym wioślarstwie nie mają szans, jak to Tunezja, tutaj mają. To tu mają większe po prostu Turcja. Że to, no tak, no, no nie wiem, wiem, że środowisko chyba różnie do tego podchodzi. No spróbujmy i zobaczymy, jakie będą reakcje. A jakie było reakcje, jakie są reakcje otoczenia wioślarskiego, tej społeczności z twojej perspektywy? Myślę, że to tak jak w kajakarstwie, że jednak to jest kajakarstwo, ale Kanadyjki czy tam właśnie kajakarstwo górskie to jest co innego. To tak jak u nas wioślarstwo klasyczne, no i jest też i wioślarstwo morskie i ergo wiosła. Czyli takie po prostu rozdzielenie jakby na dwie dyscypliny, a nie wrzucanie do jednego worka. Tak, czyli ci, co w klasycznym nie mieli może predyspozycji, takich dobrych, to w wioślarstwie morskim się już sprawdzą. Bo mają technikę, mają wyczucie wody, ale czegoś tam zabrakło. To tutaj mogą się sprawdzić. Dobra. I to jest taka możliwość. Okej, a to co po igrzyskach w Paryżu? Jakie są twoje plany? No, kurczę, zobaczymy jeszcze, zobaczymy, ale mam nadzieję, że rozkwitnę i skrzydła tutaj trochę otworzę na nowe horyzonty. A jakie jest takie twoje pozasportowe marzenie? Pozasportowe? Indonezja. A, czyli podróżnicze. Czyli podróże. No dobrze, to dopłynęłyśmy do mety. Na dwójce, nie na czwórce tym razem. I trzy ostatnie do ciebie pytania takie, że gdybym nie była sportowcem, to... Byłabym modelką. W sumie. Jestem wysoka. Trochę mi się przytyło ostatnio, ale... Ale teraz jest, wiesz, ale różne jest są drogi, jeżeli chodzi o modeling. Najlepsze sportowe wspomnienie. Jednak Henley, teraz Henley. Nad igrzyskami? No niestety, tak. Wow, przepraszam. Nie ma problemu, nie ma problemu, to jest ale twoje wspomnienie. Twoje nazwisko usłyszeć, to u nas rzadko, już sama wiesz, to z tym się nie wygra. Na starcie wyczytują. Wyczytują, a potem krzyczą. Ale na igrzyskach też wyczytują, ale dobrze, na to jest twoje najlepsze wspomnienie, nie dyskutujemy Polską. Z jednak nim. Jednak byłam Polską i jestem dumna z tego, ale to jednak coś innego. I moje motto. Póki jest nadzieja, trzeba walczyć. No i życzę ci, żebyś tej nadziei nigdy nie traciła, nie tylko w wioślarstwie, ale w jakimkolwiek aspekcie życia. Dziękuję, że przyszłaś i że byłaś moją gościnią. Mogłyśmy sobie powspominać. No i co? Do zobaczenia za jakiś czas. Dziękuję bardzo. Było naprawdę przesympatycznie. Powspominać. Marta Wieliczko, mistrzyni świata, Europy, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Dziękuję. To ja.